Znajdujemy się na Wrocławskim Cmentarzu. Jest wiele pochowanych osób związanych z historią Polski. Kwestia likwidacji grobów, które nie znajdują się pod opieką rodzin, a są to groby, mogiły osób związanych, w jakiś sposób zaangażowanych w historię Polski. Poprzez opiekę nad grobami, poprzez szacunek dla zmarłych, poprzez szacunek dla tak ważnych w polskiej kulturze mogił, chcemy budować ten taki jakby pomost między pokoleniami, między pokoleniem tego czasu walki o niepodległość, a pokoleniem obecnym, czy tych osób dojrzałych, czy też młodzieży. Celem projektu, który realizujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, jest odnalezienie i oznakowanie grobów osób, które uczestniczyły w budowaniu polskiej niepodległości, począwszy od 1914 roku, a kończąc na latach 20. W pierwszej kolejności chcielibyśmy oznaczyć te wszystkie groby naszych bohaterów, którzy uczestniczyli w tworzeniu państwa polskiego. Niestety dostajemy coraz częściej informacje o tym, że groby naszych bohaterów, które są na terenie Dolnego Śląska, są likwidowane i musimy przerwać ten proces. Projekt jest niezwykle ważny dla naszej pamięci. Gorąco apeluję do wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska o to, żeby zgłaszać miejsca pochówku osób, które kwalifikują się do oznaczenia. Pierwszy etap dotyczy lat 1914 do początku lat 20. ubiegłego wieku. Dotyczy osób zaangażowanych w walkę o niepodległość, legionistów, Olęta Lwowskie, powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich, osób, które brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Chcemy oznaczyć specjalnym insygnium groby osób, które właśnie zaangażowane były w te wydarzenia. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o naszych bohaterach. Ocalamy.